Tak, ze mną Kamil Łączyński, nie wiem czy wiesz, ale masz nowy przydomek. Marszałek jesteś, bo był jakiś generał, którego nie ma, ale teraz jest marszałek. Tętno już spoczynkowe, czy jeszcze nie? Ta rundka wokół boiska po meczu jest chyba równie męcząca jak cały mecz. A tak naprawdę to zostawiliśmy masę siły, energii i zdrowia dzisiaj na boisku. Na czym się, że obie drużyny zostawiły i to było widać. Świetny kolejny mecz z obu stron i bardzo się cieszę, że odnieśliśmy piekielnie ważne dla nas zwycięstwo, bo zachowujemy to w cudzysłowie, zachowujemy swój parkiet jako atut, więc teraz jedziemy do piekiełka i staramy się stamtąd wyrwać zwycięstwo. No właśnie, tej walki nie brakuje, to są rewelacyjne finały, naprawdę jakich nie było od wielu, wielu lat. Widać, że każda drużyna chce wyrwać to zwycięstwo, każdej jednej i zdobyć Mistrzostwo Polski. Powiedz, czy było czuć dzisiaj, bo z naszej perspektywy nie, a jak było z waszej, czy było czuć, że nie ma w Stali Ostrów Johnsona? No nie, mówiliśmy między sobą, że brak Johnsona prawdopodobnie da szansę pozostałym graczom i Carter i Holt dostali więcej minut, Michał Chyliński dostał więcej minut, to są znakomici gracze, nie oszukujmy się i wiedzą jak się gra w koszykówkę i potrafili wykorzystać ten czas, który spędzali na parkiecie. Brak Johnsona na pewno zabiera im te gry dwójkowe, nie ma już tak dużo punktów z pomalowanego Adama Łapety, okej, jak zbierze sobie piłkę w ataku, gdzieś dobije, bo jest wysoki, to zdobędzie te punkty, ale nie ma tych gier dwójkowych, są raczej skoncentrowani na grze tyłem do kosza czwórek i piątek, czwórek głównie, albo grę jeden na jeden z góry. Wiemy, że tego samego możemy się dokładnie spodziewać w Ostrowie i musimy wyciągnąć lekcję, bo kilkukrotnie rozrzucali nas zbyt łatwo na tych grach pick-and-rollowych. Ja dzisiaj w kluczach do meczu pozwoliłem sobie powiedzieć, że jak najmniej trójek Łączyńskiego. Okazuje się, że to nie jest... Nie, że masz nie trafiać, że nie powinieneś się zostawiać sam. Świetne spotkanie kolejne. Ciągniesz drużynę do przodu, 22 punkty, 7 asyst. Wielkie brawa. Jesteś w stanie jeszcze wykrzesać następne rewelacyjne spotkania i trójki? Tak, myślę, że tak. Kluczem teraz jest regeneracja i jak najszybciej doprowadzenie ciała do powiedzmy pełnej sprawności. Cieszę się, że dzisiejszy występ z mojej strony był całkiem udany. Ale tutaj to może trochę jest monotona. Oczywiście wygrywa drużyna i przegrywa drużyna, nikt w pojedynkę niczego nie zwojuje. A więc drużyna, a w niej bohaterzy, którym był bez wątpienia Kamil Łączyński. Wracamy do studia. Panowie, niesamowite spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie się...